Cześć Zuziu, wyobrażasz sobie, że jesteśmy już w połowie tych wszystkich ćwiczeń? Cześć. Poćwiczymy dzisiaj znowu. Cieszę się, że się znowu uśmiechasz i czekasz, nie mogłaś się doczekać tych ćwiczeń. Zrobimy sobie takie ćwiczenie też stabilizacyjne, ale może dzisiaj ja najpierw pokażę na tobie to ćwiczenie, a potem sam poćwiczę, dobra? To co, zaczynamy? Dobra. To tak, leżenie przodem, tyłem, przepraszam, Zuziu, tyłem. No, jeszcze troszkę się podsuń do tyłu. Świetnie, ugnij nogi, dobra, podnieś biodra do góry, dobrze, tak trzymamy, żeby biodra, linia kolan, bioderek i barków była na jednym poziomie i teraz pierwsze to jest rozgrzewkowe, czyli takie ćwiczenie, trzymamy sobie tak przez 25 do 30 sekund, cały czas zwracamy uwagę, żeby dziecko potem, no, będzie nas poprawiać, było, nie opuszczało tych bioder na dół, żebyśmy nie łamali się tutaj w biodrach, tylko żeby te bioderka były cały czas na jednej linii. Możesz chwilkę opuścić, żeby odpocząć. Też 30 sekund, leżysz sobie w tej samej pozycji. Teraz dodamy trudniejszą rzecz, bo wyprostujemy sobie potem jeszcze jedną nogę w przód. Także, Zuzia, najpierw bioderka w górę i jedna nóżka w przód. Tak, przy kolanku trzymamy, palce możemy kierować na siebie i trzymamy cały czas, też około 20 sekund. Dla dzieci mniejszych może być 15, tak żebyście widzieli, że jeśli opadają już biodra, to na pewno czas zmienić albo odpocząć przede wszystkim. Dobra, dostawiasz nogę i opuszczasz, chwilkę przerwy i to samo na drugą, dobrze? Uwaga i bioderka w górę i noga prosta. Świetnie. Trudne to ćwiczenie jest? Trochę. Trochę trudne, tak? Jedno z trudniejszych. Trzymamy biodra do góry, o. Tu, tu i tu jest jedna linia. Jesteśmy oparci na barkach. Świetnie, Zuzia. Piona, to teraz ja, co? Tak. Wstajesz? Teraz ty będziesz patrzeć, czy mam równo. Czy tak jak wcześniej, pierwsze ręce ułożone, podnosimy sobie bioderka do góry i mamy, staramy się mieć jedną linię, a druga, trudniejsza wersja, to podnosimy sobie do góry i wyprostujemy sobie jeszcze jedną nogę. Starajcie się, żeby nie podnosić nogi w ten sposób, albo nie opuszczać jej jakoś tak daleko. Ma być jedna linia, kolano przy kolanie, nie musi dotykać, ale musimy sobie trzymać, żebyśmy w ten sposób wykonywali poprawnie ćwiczenie. Dla utrudnienia można nie wracać do odpoczynku, tylko dostawić nogę i wyprostować drugą nogę. To niech robią rodzice, a dzieci jednak po jednym niech sobie chwilę odpoczną, a potem dopiero podniosą biodra i wykonają to samo na drugą stronę. Dobra? To co, Zuzia? Mamy to dzisiaj? Super. To też się dzisiaj żółwikiem pożegnamy z wami. Do zobaczenia na następnym ćwiczeniu. A pamiętajcie, że mamy już z górki, bo już mniej zostało niż więcej do końca.